i jego wspaniałej małżonki, pani prezydentowej Marii Kaczyńskiej. Szanowni, dostojni, bliscy ofiar tragedii smoleńskiej, szanowni panowie marszałkowie, szanowna pani premier, szanowni państwo ministrowie, szanowni państwo posłowie, senatorowie, szanowni panowie generałowie, szanowne panie i panowie oficerowie, podoficerowie, żołnierze, drodzy zgromadzeni, mieszkańcy Warszawy i wszyscy moi drodzy rodzacy z całej ojczyzny, którzy jesteście z nami tutaj na krakowskim przedmieściu, czy to osobiście, czy za pośrednictwem mediów, którym dziękuję za tą transmisję. 7 lat. 7 lat od tamtego szokującego, dramatycznego dnia, w którym w jakimś sensie, a czasem bardzo głębokim sensie, zwłaszcza dla państwa najbliższych, żon, mężów, rodziców, dzieci, wnuków, świat się zawalił. Świat się zawalił, bo nagle okazało się, że ta najbliższa osoba, ten ukochany, który miał wrócić przecież za kilka godzin, miał wykonać zadanie, które na siebie przyjął w duchu odpowiedzialności, w duchu służby Polsce, że nie wróci, że nie ma go między żywymi, że stało się coś, co w ogóle trudno sobie było nawet wyobrazić, a co dopiero przetrwać, przeżyć. To w tej warstwie osobistej, najtrudniejszej, najgorszej, najstraszniejszej, bo to są takie wyrwy, bo to są takie puste miejsca, których nie da się zapełnić w żaden sposób. I one zawsze pozostają. Jak wypalona polana w lesie, jak miejsce, w którym nic nie chce urosnąć. I dopiero czas, czasem jest w stanie zatrzeć, zmniejszyć ten ból. 7 lat. Ktoś powie, Boże, to jakby wczoraj. Ktoś inny powie, ojej, to taki szmat czasu. Tyle już minęło, odkąd stałem tutaj na krakowskim przedmieściu ze łzami w oczach. Paliłem świece. Stałem wśród 200 tysięcy moich rodaków, którzy przyszli pokłonić się parze prezydenckiej w tym ostatnim pokłonie. Którzy przyszli pokłonić się ludziom służby, ludziom wierności Rzeczypospolitej tu w Pałacu Prezydenckim, na warszawskim Torwarze. Chcę powiedzieć, że byłem tutaj wtedy, jak wiecie, w pałacu i nigdy wam tego nie zapomnę. Nigdy nie zapomnę tego, że byliście tutaj wtedy. Także z nami,
którzy staraliśmy się, jak umieliśmy najlepiej, pełnić tutaj nadal swoją służbę. Chociaż także w świecie wielkiej pustki. Ale Rzeczpospolita jest wam za to wdzięczna, że wtedy wy, którzy tu jesteście z nami, czy to ciałem, czy to duchem, przyszliście tu na krakowskie przedmieście służyć ojczyźnie, bo to była wielka służba ojczyźnie. Tamto pokazanie, że mimo tragedii Polacy są razem. I jedno jest stuprocentowo pewne. I mówię to z całą odpowiedzialnością za słowo. W tamtych dniach, wtedy, zwykli obywatele, Polacy, wy wszyscy, zdaliście wielki historyczny egzamin. Że byliście tutaj, że oddaliście hołd tym, którym po sprawiedliwości ten wielki hołd należał się i się należy. Dziękuję wam za to. Dziękuję wam za to jako wtedy ten minister w kancelarii prezydenta i dziękuję wam za to dziś jako prezydent Rzeczypospolitej. Ale tamten czas to niestety nie tylko dobre słowo. To także spokojna, ale niestety brutalna refleksja nad polskim państwem, nad władzą, nad odpowiedzialnością, nad tym wszystkim, co przecież ważne i co tak dzisiaj bardzo popularnie mówi wielu polityków wtedy mających na sobie odpowiedzialność niesionej władzy, co także jest naturą demokracji. Odpowiedzialność za sprawowaną władzę. Odpowiedzialność za działania i odpowiedzialność za niedziałania mimo obowiązku. I tu trzeba powiedzieć jedno. Kiedy spojrzymy na tamten czas, kiedy spojrzymy na następne lata, to z przykrością cisną się na usta słynne słowa tamtego ministra. Państwo polskie istnieje tylko teoretycznie. To właśnie ówczesna władza jasno i wyraźnie pokazała. I trzeba sobie zadać pytanie, po co istnieje państwo? Po co ono w ogóle jest? Jako twór? Czy jest po to, żeby mogła istnieć władza? Czy jest po to, żeby było na mapie? Czy jest po to, żeby było o czym się uczyć na lekcjach geografii? Otóż proszę państwa, nie. Państwo jest po to, by służyć obywatelom, by bronić obywateli, by realizować ich interesy, z których jednym z najważniejszych jest bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo i sprawiedliwość. I co powiedzieć o bezpieczeństwie obywateli w państwie, które jest tak rządzone, że giną najważniejsze osoby. Co powiedzieć o jakości państwa i jego władzy, kiedy ginie prezydent Rzeczypospolitej, kiedy giną posłowie, senatorowie ze wszystkich stron sceny politycznej, tylko dlatego, że chcieli służyć Rzeczypospolitej. Tylko dlatego,
że uważali, że jest ich obowiązkiem, niezależnie od bieżących poglądów i sporów ideologicznych, oddać hołd polskim oficerom, żołnierzom zamordowanym ludobójczo w Katyniu, wtedy bezbronnym, ufającym w międzynarodowe konwencje, w to, że będą one przestrzegane, żeby oddać hołd im najbliższym, którzy czekali przez dziesiątki lat na elementarną prawdę, która z takim trudem przebijała się i za którą to prawdę nie jeden zapłacił życiem, więzieniem, zdrowiem. Oni pojechali służyć Rzeczypospolitej. Tego nikt nie poddaje w wątpliwość. To jest napisane. Dziś jeszcze raz to czytałem na pomniku na warszawskich Powązkach. Zginęli w służbie Rzeczypospolitej. Na usta ciśnie się to słowo. A gdzieś jest sprawiedliwość? Nie tylko pojmowana jako rzetelne wyjaśnienie przyczyn tragedii smoleńskiej. Nie tylko pojmowana jako elementarna uczciwość wobec rodzin tych, co zginęli. Ich prawa do rzetelnej informacji, ich prawa do rzetelnego śledztwa w sprawie śmierci ich najbliższych. Ich prawa do elementarnego szacunku. Ale to także oczywiście kwestia sprawiedliwości w znaczeniu tym, jakim powinien się zająć wymiar sprawiedliwości. I organy ścigania, i państwowe służby, żeby ustalić, kto zaniechał, dlaczego doszło do tragedii, dlaczego samolot się rozbił, podobno sprawdzony, podobno świeżo remontowany. Podobno wszystko było w porządku. Podobno. Szef BOR-u po tragedii smoleńskiej dostał awans generalski. A przecież funkcjonariusze zginęli u boku prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. A przecież zginął prezydent. A przecież zginęły wielkie postaci polskiego życia politycznego, polskiego życia społecznego, polskiej historii. Zginęli bohaterowie Rzeczypospolitej. Zginęli żołnierze noszący ordery Virtuti Militari. Zginęli polscy dowódcy. I awans a nie dymisja? Czy to nie jest szyderstwo? Muszę się Państwu przyznać, że tak to wtedy odczytałem. Odczytałem to jako szyderstwo. Dzisiaj nadal jest obowiązkiem, tym razem moim i polskich władz, wyłonionych w ostatnich wyborach parlamentarnych, uczynienie wszystkiego, byśmy dotarli do prawdy, by ta właśnie elementarna sprawiedliwość, sprawiedliwość dla najbliższych, sprawiedliwość wobec ewentualnie winnych, co mam nadzieję zostanie w odpowiedni sposób wyjaśnione i dowiedzione, została w Rzeczypospolitej osiągnięta. Po to, żeby nie można było mówić więcej, że polskie państwo jest państwem teoretycznym, państwem bez rzetelnych służb, państwem bez rzetelnej prokuratury, państwem bez rzetelnych funkcjonariuszy publicznych. To kwestia
absolutnie elementarna. Albo Polska będzie państwem poważnym, albo nim nie będzie. To test, który jest na arenie międzynarodowej obserwowany. Nie jest i nie będzie to łatwe, jak wszyscy doskonale wiedzą. Ale życie nie składa się z rzeczy łatwych. Oni odeszli, a naszym obowiązkiem jest działać dalej i prowadzić polskie sprawy. Ale to kwestia elementarnej sprawiedliwości i szacunku także wobec nich samych, wobec ich pamięci. Dziękuję wszystkim tym, którzy przez te wszystkie lata niezłomnie pamiętali. Dziękuję wszystkim tym, którzy czczą tą pamięć. I pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego, i jego małżonki, i wszystkich tych, którzy tam zginęli, służąc Rzeczypospolitej. Dziękuję za wszystkie tablice, dziękuję za wszystkie pomniki, dziękuję za wszystko, czym upamiętniacie ich, tych, którzy Rzeczypospolitej służyli. Dziękuję za wszystkie uroczystości, które są organizowane często przez cichych i bezimiennych ludzi, którzy nie mają głośnych w mediach nazwisk, ale sprawa Rzeczypospolitej leży im na sercu i wiedzą, że Polska bez pamięci to Polska bez historii, że Polska bez pamięci to Polska bez korzeni, że Polska bez pamięci to Polska bez postawy, która daje szansę na to, że ta Polska będzie się umiała w przyszłości obronić. A to musi dla każdego odpowiedzialnego obywatela Rzeczypospolitej, zwłaszcza takiego, który sprawuje władzę, już przede wszystkim prezydenta, być sprawa absolutnie fundamentalna. Dlatego dziękuję wam i proszę o jeszcze. I proszę także wszystkich polityków i tych lokalnych, i tych regionalnych. Miejcie szacunek dla tej pamięci. Pamięci o wszystkich, bo ta pamięć znamionuje humanizm, bo to właśnie ta pamięć i taka pamięć pozwala nas odróżnić od innych, proszę państwa, gatunków chodzących po tym świecie. To, że pamiętamy, to, że pochylamy głowę nad każdym, kto służył ojczyźnie i zginął, czy poległ. I dlatego, jeżeli ktoś mnie pyta, a pytają mnie o to dziennikarze, pytają mnie też zwykli obywatele, czy powinien powstać pomnik. Tak, proszę państwa, powinien powstać pomnik i to nie jeden. Tu na krakowskim przedmieściu. Powinny się znaleźć dwa pomniki. Tak jak prosiła o to swego czasu córka jednego z tych, którzy zginęli, że chciałaby, żeby ojciec został tutaj upamiętniony. Nie była to osoba zaangażowana politycznie. Po żadnej ze stron nie wiem, jakie są jej poglądy. Nigdy jej o to nawet nie pytałem. Ale powiedziała, chciałabym, żeby ojciec został tutaj upamiętniony. Tu powinien powstać pomnik tych, którzy zginęli w katastrofie smoleńskiej. Niezależnie od tego, jaka jej przyczyna zostanie ostatecznie
po wyjaśnieniu sprawy szczegółowo ustalona. Bo to jest sprawa wtórna. Najważniejsze jest to, że zginęli służąc Rzeczypospolitej. Bo to jest ich wyróżnik. I to jest ten najważniejszy znak pamięci. Ale tutaj, proszę Państwa, tak też tutaj powinien powstać jeszcze drugi pomnik. Powinien powstać pomnik tego, który tu pracował i który ich zebrał, by razem pojechać, któremu towarzyszyli, bo uważali to za zaszczyt, że pokłonić nad grobami polskich oficerów w Katyniu głowę razem z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej jest największym zaszczytem dla każdego polskiego obywatela. I dlatego pojechali, choć mieli różne polityczne barwy, choć mieli zapewne również i różne poglądy. I zginęli razem z nim. Tu w Warszawie, tu na Krakowskim Przedmieściu powinien powstać pomnik pana prezydenta profesora Lecha Kaczyńskiego. Nie tylko dlatego, że był prezydentem Rzeczypospolitej. Ale także dlatego, że był prezydentem Warszawy. Był wielkim prezydentem Warszawy. I można wyrazić tylko zdziwienie, że obecna pani prezydent tak dziwnie się zachowuje w sprawie postawienia pomnika swojemu poprzednikowi, budowniczemu Muzeum Powstania Warszawskiego, chyba najważniejszemu muzeum dla powojennej Warszawy, a z całą pewnością najważniejszemu dla jej mieszkańców. Dla tych, którzy wiedzą, co to znaczy Warszawa. Że to krew na każdej kostce brukowej. Że to pot. Że to wielkie miasto przedwojennej Europy, które po odbudowie krwawicą całego narodu dopiero cały czas podnosi się z tamtych ruin, niejednokrotnie oszpecone w międzyczasie. I zapewniam wszystkich, że pomnik pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego, człowieka, który przywrócił w Warszawie bezpieczeństwo, to zwykłe bezpieczeństwo przeciętnego obywatela, człowieka, który dał Warszawie ukochane i upragnione przez nią muzeum, z całą pewnością tę Warszawę upiększy. I wreszcie rzecz ostatnia. Moja prośba. Była prośba w zeszłym roku o wybaczenie. Bardzo trudna. Kochani, trudna również dla mnie. Jeżeli ktoś myśli, że to dla mnie kwestia mało istotna. To, co przeżyłem, to, co widziałem, to jeśli jest trudna dla mnie, to jakże trudna musi być dla tych, którym pustki nikt nigdy nie zapełni. Ale w tym znaczeniu chrześcijańskim, w które ja ogromnie wierzę, niech ona pozostanie aktualna. W absolutnej niezależności od odpowiedzialności i niezależności od sprawiedliwości, bo to dwie zupełnie osobne sprawy. Ale w związku z tym w tym roku mam prośbę drugą. Wielką, ogromną do wszystkich o szacunek. Mam prośbę o szacunek wzajemny. Mam prośbę przede wszystkim o szacunek dla ich pamięci.
A przecież byli wśród nich różni, tak jak powiedziałem, i żołnierze, i wielcy inteligenci, i wielcy politycy, i naukowcy, i adwokaci, i działacze społeczni, i historycy, różni, i o prawicowych, i o lewicowych poglądach, i konserwatywni, i bardziej liberalni, różni. Ale dzisiaj leżą razem. I wszędzie, gdzie spojrzycie na grób, to obok tego grobu jest kolejny. Jest ich razem 96. I są w różnych miejscach Rzeczypospolitej. I każdy z nich zasługuje na jednakowy szacunek i na jednakowy szacunek zasługują ci, którzy przy nim się gromadzą. Po to, żeby oddać hołd, żeby oddać myśl, żeby wspomnieć, żeby się pomodlić, w zależności od tego, jak komu każe serce. Ale przecież nikt nie przychodzi na grób, żeby urągać. Tylko człowiek przychodzi na grób po to, żeby się nad tym grobem pochylić. Tak samo jest z grobem, tak samo jest z pomnikiem. I ja, jako prezydent Rzeczypospolitej, apeluję i błagam was o ten szacunek. Bo przez brak szacunku wzajemnego łamiecie szacunek dla nich. I o to was zwyczajnie proszę. Wszystkich. Są takie momenty, w których po prostu lepiej milczeć. Dziękuję, panie prezydencie. Szanowni państwo. Szanowni państwo, nastąpi teraz ceremonia złożenia wieńców przed tablicą poświęconą świętej pamięci prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu. Uprzejmie proszę pana prezydenta oraz delegację o zajęcie miejsc za wieńcami.